Klienci posiadający konto na portalu e-nadawca Poczty Polskiej od wersji 2019 Komar HRP Optima mogą za pośrednictwem programu generować przesyłki w ramach usług świadczonych przez Pocztę Polską. Sprawdźmy parametry, jakie pojawiły się w konfiguracji. W gałęzi przesyłki dodana została nowa pozycja Poczta Polska. Zaczynając od zakładki ogólne, należy podać dane dostępowe do e-nadawcy. Poprzez przycisk Urząd Nadania wskazujemy urząd pocztowy, w którym będą nadawane przesyłki. Urząd nadania można wskazać również dla konkretnego adresu nadawczego, który można wybrać na zleceniu. Opcjonalnie możemy również uzupełnić konto bankowe, które będzie wykorzystywane przy zleceniu przesyłek za pobraniem. W kolejnym kroku przechodzimy na zakładkę szablon spedycji. Na zakładce tej w górnej części określamy domyślną numerację naszych zleceń. Poniżej mamy możliwość uzupełnienia dwóch kolejnych zakładek: parametry przesyłki oraz usługi dodatkowe. Zacznijmy od parametrów przesyłki, gdzie możemy wskazać domyślną usługę pocztową, a więc usługę, z której wykorzystujemy najczęściej. Mamy również możliwość zdefiniowania domyślnych parametrów paczki i dla poszczególnych usług możemy określić wagę, gabaryt, zaznaczyć adnotację o tym, że przesyłka jest niestandardowa oraz że należy się z nią obchodzić ostrożnie. Zakładka druga z kolei umożliwia nam określenie domyślnych usług dodatkowych dla tworzonych zleceń. Przejdziemy teraz już do menu głównego, gdzie na zakładce ogólne znajdziemy przycisk nadanie przesyłki. Na liście warto zwrócić uwagę na przyciski znajdujące się w lewym dolnym rogu ekranu. Pobieranie szczegółów zaznaczonych zleceń jest to funkcja, która umożliwia weryfikację w serwisie Poczty Polskiej aktualnego statusu danej przesyłki. Kolejny przycisk zatwierdź przesyłki i przekaż do nadania. I ostatnia ikonka drukuj list przewozowy, seryjny wydruk listów przewozowych dla zleceń zaznaczonych na liście. Otwórzmy przykładowe zlecenie. Na zakładce ogólne znajdziemy przede wszystkim adres nadawczy, który automatycznie ustawiany jest jako adres uzupełniony wcześniej w konfiguracji, a także odbiorcę przesyłki. Na zakładce drugiej paczki usługi znajdziemy przede wszystkim usługę pocztową i serwis, które zostały określone w konfiguracji jako domyślne. Co ważne, opcje dostępne na formularzu zlecenia nadania przesyłki na zakładce paczki usługi są zależne od wybranej usługi. Warto zwrócić uwagę na parametr odbiór w punkcie. Po zaznaczeniu tej opcji należy wskazać placówkę pocztową, do której zostanie skierowana przesyłka. Domyślnie lista placówek jest zawężana do województwa wskazanego na formularzu odbiorcy. Kolejną zakładkę Poczta Polska omówimy już sobie na zleceniu, które zostało zrealizowane. Na zakładce tej wyświetlane są dane pobierane z serwisu Poczty Polskiej e-nadawca. Mamy tutaj datę zgłoszenia, planowany termin nadania. Co ważne, data nadania drukowana jest na etykietach i powinna być zgodna z faktyczną datą przekazania przesyłki do placówki nadawczej. Urząd nadania, nazwa pliku z przesyłkami pobrana z e-nadawcy. W tabeli z kolei znajduje się lista przesyłek wraz z przypisanym do nich numerem nadania oraz adresem URL. Po kliknięciu w link użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową, na której może śledzić przesyłkę. Przycisk znajdujący się po prawej stronie umożliwia drukowanie etykiety dla wszystkich paczek na zlecenie.